Siemanko, nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj w sumie będzie więcej PvP niż rajdów, ponieważ jedni sąsiedzi, czyli duża baza wybudowana obok drugiej dużej bazy, postanowili, że zaczną ich rajdować, czyli sąsiedzi rajdowali się nawzajem, z tym, że jedna baza była na offline'ie. Stwierdziliśmy, że pójdziemy odbić tego rajda i zrobimy co się da, aczkolwiek jak żeśmy podeszli, to okazało się, że chłopy z tej bazy, która była na offline'ie, się zalogowały i zaczęły się bronić. Więc pieprzyliśmy się między młot a kowadło i postanowiliśmy spróbować wywalić wypadówkę, którą sobie na tego rajda jedni z sąsiadów przygotowali i być może będą tam jakieś rakiety albo rzeczy. Zobaczcie, co się stało, ale to jeszcze nie jest wisienka na torcie. Lewej podejść, pamiętajcie o tym, nie od prawej tam, gdzie turret, tylko od lewej. Żeby mu zajebać na dachu? No ja mam, czekaj. Czekajcie chwilę, poczekajcie no. Chwilę. Dobra, chuj. No. Czekaj, trzy. Kurwa, czekaj, schowaj. Czekaj. No. Czekaj, nie, niech się nie rusza. No. Na którym dachu? Ja go nie widzę. Ja go też nie mam bicia do niego. Ja też nie. Ja widzę. Poczekajcie chwilę, mamy czas. Bahazmaty są w bazie. Tak, są. I walą się z kimś cały czas. Spokojnie. Dobra, poczekaj. On zaraz stanie. Teraz. Nie, kurwa. 3, 4. Jeszcze dostał hita. Ode mnie też po hicie. No i spaliliśmy. Ja położyłem twojego. Dostał. Dostaje. No jest przypał. Dostał. Dobra, kurwa, walczy o tureta. Ale ja chcę od przodu wejść, a nie od tureta, rozumiesz? Mieliśmy zapalaka zajebać i wejść od przodu. To po chuj, kurwa, byśmy napierdalali tego typa. Żeby go zdjąć. Zdejmijmy tych na bazie może. Po hicie. Śpi, ale jeszcze jeden jest. No, dostał dwa razy. Zdejmij ten tłumik. Koń pod lewej, od lewej podjeżdża. Koń, uwaga, hazmat. Od wody. On nas nie wie, debil jebany. Pulset to jest, ty. Śpi. Zajebałeś go? Tak. On kurwa nas nie wiedział nawet. Ej, lutuje się tam. Podjedzie, śpi. Nice. Po głowie, po ciele, leży chyba. Po hicie. W rajdówce po hicie. Leży. Ja muszę tam podejść. Leży w rajdówce. W tej bazie co rajdują, musimy ich zdjąć. Podchodzimy wszyscy, jakoś cover musimy dać Riazanowi. O, i to mocno. Tam jeszcze jeden żyje. Trzeba było ich zdjąć z lewej, żeby nie walili nam pleców. Ja tu niby wszystko widzę, uwaga, kurwa. Uwaga, bo od bazy będą biegli. Tak. Uważajcie z tych okien. Jeden w murach. To napierdala po ścianach. Nawet w okno nie trafia do chuja. Ała. O ty kurwa, zajebał heada. Nie pal latali, Skorku. Skork, właśnie. Dobra, spoko. Dobra, to jest chyba nasza szansa teraz. Co, podbiegamy od lewej? Musimy od lewej. Musimy od lewej podbiec, od murów. Śpi? To co, od murów? Do mnie walił. Po hicie. Lecę dalej do murów. Przed bramą. Pod dalej jest, kurwa, w tym. Nie świeć na mnie. Nie świeć się, kurwa. To świeci. Ja. Dobra. Chłop jest u góry, w oknach. Ja podchodzę, mam podejść? Ktoś musi... No ale to oświetl mi to. Na górę, jakbyś im jebnął, to było git. Ej! O ty kurwo! Nice, jeszcze jednego mam. O kurwa, spadł. Nie widzę nic. Podejdź mi, poświeć mi. Na prawo wal. Poszedł. Walę rakiety. Uważajcie z tego, żeby cię z bramy nie jebali. Walę rakiety. Płonie się. Ale tu FPS-ów kurwa aż 30. Stąd może nas bić, chyba na dachu. Dostaję na dachu. Musicie mi tu cover dać. Lecy.
prawie śpię. Mówię, nie ma. Uważaj, Skork. Na górze skaczę mi cały czas. Tu, Mason, bo tu z lewej strony. Budują, kurwa. Jebańce. Śpi. Chyba już i tak z dobrej strony. Czy... Wiem, jeszcze dwie rakiety. Ten na plecach śpi. Jeszcze jedna rakieta. Kurwy, ja oni się zabudują. Nie mogą, nie mogą, nie mogą, pali ich. A mamy autorkę, możemy odłamować ich. Tak. Masz ten drewno? Robię młotek. Młotek jakieś biją z pleców. To oni z tamtej bazy, robię młotek. Wyłącz turety, no. Będę odłamowywał. 7 sekund. Nice. Ej, musicie to przejść. Albo ktoś przeładuje rakietę, jak masz jakąś rakietę. Otwieram, nie mam rakiet, otwieram. To nie tu, tu. Żadnej rakiety? Odbudowali się. Załamali się. Parte. Leżę. Dobił. Po dwóch. Żyłem. Dobił mnie. Co jest? Nie masz wjazdu żadnej rakiety? Nie mam. Uważajcie plecy. Górę. Od zewnątrz idą. Budują dalej. Od strony Bobby Jaki. Wyczyszczam. Ej, dobra, wyczyszczona jest, kurwa, i tak i tak. Dobra, walcie ich na górze, są na górze. Szybko trzeba. Są wyżej. Daj mi. Daj. Od E16 idą. Dobrze, słyszymy. Po głowie? Zero ma. Kurwa, paliwe. Dwóch jest. Na dole jest jeden. Pisz. Ej, zajebko! Od góry. Zeskoczył do mnie, zajebko! Leży. Zebrał się. Nade mną, nad nami, nad nami. Podnieś mnie. Podnoszę. Jeden. Pilnuj, Mason, bo oni się rozpili. Dostałem heada. Ledwo żyje. Śpi kolejny. Dobiegam. Ja muszę reload zrobić. Dobiegam. Ja muszę się wyrytować. Podchodzi ktoś. To ja. Nie mam medów. Też. Chodźcie na górę szybko. Ja odpuszczam. Ała, jeszcze do mnie. Nie dajcie im się pozbierać, kurwa. Śpi, ten w bramie śpi. Nice. Zbierzcie z nich bronię. Medy potrzebujemy. Ja spróbuję zabudować to. Krwawie. Mason. Masz meda, za tobą. Wyrzuciłem na ziemię. Ej, pilnujcie, spróbuję zabudować z drewna, to wyjdziemy ambrażurami później. Dawaj, no. Ej, dostałem hedała. No to tu jest kamień, u góry tu jest kamień. To pilnujcie, nie mogę zejść. Ła! Kraj mi się zminimalizowała, co za gówno. Kurwa maś, no. Ej, tam to jakieś drzwi, co? Gdzie kamień? Ej, kto otwiera drzwi? Wejściowe. Ja muszę zejść, zejdźmy na dół, kurwa. Garażówką ktoś wszedł. No i chłop tu napierdala skałacha, do. Wallujesz to czy nie? Tak. Nie mogę. Próbuj jeszcze raz. Nie koleś pod bazę. Nie skacz się przede mną. Dwóch gości. Dawaj. Jeden dawaj, śpi? Nie mogę. Teraz buduj. Jeden po headzie. Drugi śpi. Ja patrzę na nich. Skork, zdejmij tego silencera. Dobra, idę do nich. Nie mam naboi. Śpi u góry. Kurwa, dostałem głowę. Muruj to. Nie mogę. Czemu? A, 30 to sekund. Dobra, nice. Aj. Dobra. Masz kamień. Zabij mnie. Pod murem. My już teraz nic nie zrobimy, zabudowaliśmy to. Ale oni sobie dalej mogą wchodzić. No to zabuduj. Poczekajcie chwilę, ja to zrobię. Dobił mnie. Słyszymy, kurwa, no ile będziesz tu powtarzał? Parku, nie wyjdziemy teraz. Nie mamy jady. To coś było w ogóle? Nie mogą wchodzić już. Nie mogą już? Nie mogą, zabudowałem. Kurwa setów, za dwie skrzynki. Cicho. O chłopa mam. Oni walą teraz. Będę spał. No i w sumie udało się zrajdować wypadówkę. Niestety nic mi nie było poza w sumie dwoma skrzynkami setów,
ale byliśmy w dalszym ciągu między młotem a kowadłem, bo byliśmy pomiędzy jedną a drugą bazą, które między sobą się tłukły i cały czas wybiegały, próbowały zdobyć sprzęt. Przez 30 minut biegliśmy tam z bazy, bo stwierdziliśmy, że z tej wypadówki nie ma sensu, bo i tak nie mieliśmy wyjścia, więc tam żeśmy zostawili wszystkie rzeczy, poszliśmy do bazy i z bazy cały czas dobiegaliśmy, tłukąc się między jednymi a drugimi. Cała klepa trwała około 40 czy 45 minut i w sumie nie ma sensu tego, żeby to było na odcinku, dlatego że było tam bardzo dużo strzelania, było wiadomo, dużo razy żeśmy się wywalili, dużo rzeczy żeśmy też przynieśli do bazy. Wydaje mi się, że trochę wyszliśmy na plus, ale to nie o to chodzi. Teraz przed wami w sumie wisienka na torcie tego, co się stało, po czym zakończyliśmy całą klepę na tamtym terenie, także mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie mogę od tej strony, mogę od strony ich bazy najwyżej. No to dobra, nie, od strony tej, nasze, znaczy od strony drzwi. Tego. Nie przeleci drabina przez ambrazury. Nie? Nie. Leżę, zabił mnie, muszę się to zrobić. Nie przeleci przez ambrazury? No nie, no mówię przecież. Kurwa. Kurde, najgorzej, że jest tam... Jeden biegnie na haku mQuery. Oni wszyscy tam cofają. Hazmat pobiegł drogą na północ. Nie wszyscy. Chuj tam, trafię go raz i cofam. Widzę go, zaraz będę walił tego hazmata. Pierda, ale... Głowa śpi. Ale krówka mocno zdjęta była, oj, oj. Idę po tego hazmata. Dwóch przy haku mQuery biegnie drogą w stronę bazy. Której bazy? To jest krowa i jeszcze jakiś koleś. Krowa Amerika. Jest przy haku mQuery. Naszej, tej małej, której mnie nie ma. Masz ten za jakąś broń dodatkową? Masz. To ty? O kurwa, jakiś chłop. Krowa jest. To ty? Krowa jest przy balonie na haku mQuery. To ty? Tak, co ty nie masz zaczników? No właśnie wyłączyły mi się znowu. Krowa, jeszcze jakiś koleś jest na haku mQuery przy balonie. Idę tam, zapierdalam tam, bo ja mam Elkę. Elka się kręci przy wieży? Nie, zszedł. Nie, wraca na wieżę. Teraz go zdejmę, dajcie mi chwilę. Mhm. Tam mocno podbiec. Masz gościa na wieży z Elką. Gościa z krową przy balonie. Mhm. Obok kakusa. Czy jest coś tam, żeby mi pomógł? W razie czego zebrał? Bo biegnę, ja mam kamień, biegnę z MPP-ioną i Elką. O kurwa, nie wiem jakim cudem, ale gościa zebrał ze mnie materiały do zabudowy. Jestem. To ty? Ja muszę włączyć znaczniki, czekaj chwilę. Wyłączyło mi się podczas grania w ogóle, wytyfy. No tak nie może być. No. Mówię, co się zrobiło. Trzech gości jest przy haku mQuery, jeden biegnie do mnie. Chyba mnie widzą. O, zdejmujemy haku mQuery najpierw. Co zdejmujesz? Ja zdejmuję. Co to za kałaś, skąd? Poli, wiesz? Spod bazy do haku mQuery. Dobra. Widzisz kogoś na tym haku? Tak. Jeden po głowie. Ucieka krowa, do krowa, trafiłeś krowę, trafiłeś krowę. Krowa leży, krowa leży. Na wieży ma snajpera. Na wieży nie ma nikogo. Nie ma, zajebałem go z tego zwierzy. Biegnę. Go. Zapierdalamy. Krowa dobita. Biegnijcie, coveruję was. Następny po hicie. Jedzie. Dostał. Koleś na koniu od lewej strony, Beskitu. Śpi. I fullset też na open fieldzie, biegnie w stronę wieży. Widzę, zdejmę. No, przede mną. Szybko. Nie dostał. Tu mnie zabije, nie zabije. Wal go. Nie trafiam teraz. Wal go. Dostał. Jeszcze raz. Dobij. Dostał, śpi. Nice. Jest. Biegniemy. Ja dobity. Szybko. Nie ma za co, chłopaki. A macie krowę. Proszę to zdjąć. Rozjebaliśmy. A, chyba kurwa ja. No nie, ja trafiłem na tego tak? Z krową. Uciekam z krową. Dostał, ile ja mam explo. Tak, bo oni mieli. Szybko. Szukam tych, co z Elki walą, nie widzę ich zupełnie. Jeszcze tłumik jakiś wali. Ja mam Elkę. Cofniecie? Cofajcie, ja was coveruję. Jestem za tobą. Masz krowę? Mam. Dobra, okna po głowie, nie będzie strzał z bolta. Mam dwa staki jak tu. Dawaj. Bo ja uciekam. Zbieraj tam. Ale trafiłem tego kurwa chłopa na koniu, taką banię, że z chuj. Tak, akcja,
No. No już wiecie, czemu my nie szliśmy na bazę? Dobra, na bazie śpi jeden. Tu jeszcze jeden. Pod bazą to jak nic. Cerk biegnie. Gdzie? Kierunek. S. S 5 stopni w bok od S. Jebać. Cofamy. A wszystko zaczęło się od tego, że wyjebałem chłopa, który miał... O, wali do mnie skałacha, nic nie trafia, ale wali. Pomogę ci. Dobra. Ale tego skałacha to chuj, bo walił spod bazy jeszcze jakiś chłop z tego, z LG. Ty masz jeszcze miejsce, czy nie? Nice. Tak. A wiecie, od czego się wszystko zaczęło? Od tego, że jedną pestką wyjaśniłem tego hazmata, kurwa. I on miał L-kę. Mam pełne dwa smaki. Masz to. Lutujcie to i biegnijcie, a ja jeszcze skałach sobie zdobędę i full seta. Dobra, bo on nas goni. A, to rozjebane jest, to chuj w to. Rozjebana klata, tak. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Udało nam się zdobyć dwa staki wybuchowego ammo, udało nam się zdobyć krowę, udało nam się zdobyć około 8 setów, tych w bazie plus tych setów, które miała ta krowa na sobie, jego kolega i potem jeszcze jedna osoba, która tam dobiegła, więc wyszliśmy na plus, bo wynieśliśmy full sety. Dodatkowo, wiadomo, te full sety z tej wypadówki wynieśliśmy dopiero chyba 2 godziny później, jak sytuacja się uspokoiła i to już było na live'ie, więc tego już nawet nie wrzucałem do odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, trochę inaczej niż zwykle, bo nie był to raid, nie był to raid offline, online, to był po prostu, było odbicie wypadówki i PvP. Ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę, trzymajcie się, cześć!